żelazny świat, dlatego że te większość tych wyrobów, aczkolwiek nie wszystkie, są z żelaza, z materiału, który był głównym tworzywem ślusarzy. Eksponatów na wystawie jest około 450, z czego 70 zamków, 50 kłódek, chyba 170 okuć, 11 skrzyń. Zobaczymy zamki od XV wieku, gotyckie, takie najstarsze. Mówiąc szczerze, w Europie Środkowej starszych zamków nie ma. Poprzez później co każde stulecie. Zamki renesansowe, manierystyczne, barokowe, klasycyzujące. No i końcówka jest trochę ubogo może reprezentowana, zamki dwudziestowieczne. Zamek musiał być praktyczny, bo był kupowany do kamienic wrocławskich też. Więc do pałaców mamy przepiękne pałacowe klamki złocone. A z drugiej strony dzieło sztuki. Żeby zostać mistrzem danego zawodu, trzeba było wykonać majstersztyk. Jednym z tych majstersztyków był zamek do drzwi. Zamek do skrzyni i kłódka. Skrzynie to są skrzynie pancerne. One mają zestawy 8, czasem 12 rygli rozchodzących się na wszystkie strony. To są ówczesne sejfy, skarbce, gdzie przechowywano na pewno pieniądze, gdzie przechowywano też dokumenty. Do najciekawszych to należy ten zamek Alberta Nikolasa Szpirmana ze względu na majestrię wykonania, bo on jest cały grawerowany. Jest ta wspaniała kołatka wenecka, to jest Posejdon, odlew z brązu, w otoczeniu hipokampów, czyli koni morskich. Są właśnie wspaniałe drzwi z kościoła świętej Elżbiety z końca XIV wieku, drewniane, ale już okute. No i z zamkiem troszeczkę późniejszym, gotyckim, takim późnogotyckim.